Hotel Nowotel Warszawa Centrum to jeden z największych hoteli na całym rynku hotelarskim w Polsce. Codziennie witamy w naszym hotelu około 1000 gości, z czego 30% stanowią właśnie dzieci. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu naszych gości to nie lada wyzwanie i odpowiedzialność. Przełomowym rokiem był to rok 2012, kiedy nasza firma jako pierwsza na rynku polskim podpisała kodeks dotyczący przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci. I od tego momentu prowadzimy regularne szkolenia, współpracujemy z fundacjami. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z którą współpracujemy już od wielu lat, zapewnia nam wszelkie materiały szkoleniowe i aktualizuje je, tak byśmy byli na bieżąco z najważniejszymi problemami, które obecnie mogą pojawić się w branży hotelarskiej. Kluczowym elementem są na pewno pracownicy, bo pracownicy są w stanie zauważyć wszelkie niepokojące sygnały. Każdy nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek przejść szkolenie, jak zachowywać się w takiej trudnej sytuacji, to znaczy wtedy, kiedy mamy podejrzenie wykorzystywania dzieci. Na szkoleniach też poznajemy sytuacje, które pojawiły się naprawdę w naszych hotelach. Jesteśmy w stanie omówić, co dany pracownik, jakby się zachował, też wyciągnąć wnioski. Dzięki temu nabieramy większej praktyki. Pracownicy, którzy są u nas już zatrudnieni od dawna, każdego roku muszą odświeżyć takie szkolenie, żeby przypomnieć sobie wszelkie zasady działania. Najbardziej wyczuleni powinni być pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z naszym gościem. Na pewno będzie to zespół recepcji, zespół restauracji, ale również panie pokojowe mają duży tutaj wkład. Też mogą wiele zauważyć, czy panowie technicy. Jeżeli mamy osobę dorosłą z dzieckiem, które jest mało aktywne, nie bawi się, jest wycofane, jest gdzieś na uboczu, to już powinno wzbudzić nasze zainteresowanie. Oczywiście każde dziecko musi być, osoba niepełnoletnia musi być wylegitymowana, czyli my musimy sprawdzić, czy to jest faktycznie opiekun, rodzic, czy jest opiekunem prawnym tego dziecka. Obserwujemy wzrost liczby gości w turystyce, coraz więcej osób podróżuje, są to też podróże międzynarodowe, więc mamy gości z Polski, ale też z najdalszych zakątków świata. Ze względu na specyfikę naszego obiektu, tutaj gości mamy najwięcej, więc i potencjał na wydarzenie się różnych podejrzanych sytuacji jest większy niż w innych naszych hotelach. I takie sytuacje się zdarzają. Dzięki wiedzy pracowników i dzięki ich czujności udało nam się udaremnić kilka sytuacji, które jednak wskazywały na wykorzystanie dzieci.